prezes Weroniko, szanowna pani prezes, pani major Stanisławo, panie starosto, szanowny panie burmistrzu, szanowni panie i panowie radni, szanowni panowie dyrektorzy i wy, droga młodzieży, uczniowie, i wy, którzy stanowicie kręgosłup tej naszej całej zbiórki. I wy, drodzy młodzi, bez których i władze samorządowe, i my, koordynatorzy, nie dalibyśmy rady udźwignąć tego ciężaru związanego z tym darem serca, który chcemy w dniu dzisiejszym przekazać dla naszych rodaków na Kresach Wschodnich, na ręce pani prezes Weroniki Sebastianowicz i na ręce pani major Stanisławy Kociołowicz. Szanowni Państwo, po raz kolejny, szanowny księże Władku, widzimy się tutaj w Sejnach, dlatego że tutaj przy samej granicy Kresów Wschodnich, tutaj jest młodzież i są władze samorządowe, które pamiętają o naszych rodakach, o żołnierzach, o kombatantach szeregu Armii Krajowej, którzy pozostali po tamtej stronie granicy. Pamiętają o rodakach, o dzieciach, młodzieży, którzy czekają na te paczki, na te dary. Ci wszyscy, którzy tam myślą o świętach, świętach Bożego Narodzenia, jednych z najpiękniejszych, najważniejszych świąt naszej polskiej tradycji. Oni, tak jak ja już powtarzam i powtarza pani major Weronika Sebastianowicz, oni te święta wszyscy tam odbędą, oni mają co na stół postawić, ale słuchajcie, szanowni państwo, te dary, te paczki są traktowane przez naszych adresatów, przez potrzebujących, jako wyraz takiej pamięci i wyraz wdzięczności za to, że są tam na Kresach Wschodnich, dbają o polską kulturę, o pamięć, o historię, o polskie cmentarze, o wszystko to, co na tej ziemi dawnej Rzeczpospolitej Polskiej zostało.